Witajcie! Szwajcarskie góry kuszą swoim majestatycznym pięknem i pomimo tego, że kryją w sobie niemałe niebezpieczeństwo, alpinistów ono nie przeraża. Bracia Cyril Rohrer i Eric Rohrer przez dłuższy czas przygotowywali się do zdobycia kolejnego szczytu, bo oprócz dobrego sprzętu we wspinaczce trzeba mieć też doskonałą kondycję fizyczną. Wreszcie nadszedł ten upragniony dzień, kiedy mężczyźni wyruszyli w drogę. Ich celem była leżąca w Szwajcarii góra Britzen. Około 4:30 nad ranem, na wysokości około 1200 metrów nad poziomem morza, wspinacze usłyszeli dziwne dźwięki. Początkowo nieco ich to nawet przestraszyło, zaczęli zastanawiać się, czy w pobliżu nie czai się jakiś drapieżnik. Chociaż szczyt Britzen nie jest najwyższy, ma tylko 3000 metrów, to jednak nie powinni tu spotkać zbyt wiele drapieżników. Chwilę później do wspinaczy podszedł wyczerpany kot i zaczął prosić, by wziąć go na ręce i nie zostawiać samego. Okazuje się, że zwierzęta kochają przygody nie mniej niż ludzie, tylko nie bardzo potrafią przygotować się do wspinaczki. Zwłaszcza jeśli chciałbyś wspiąć się na ośnieżony szczyt, a masz tylko własne łapki. Do szczytu zostało jeszcze prawie 1800 metrów w górę, a alpiniści nie mogli zostawić kota, który na pewno w śnieżnym rejonie długo by nie pożył. Nie mogli też zrezygnować z wyprawy. Dlatego zabrali kota ze sobą. Czworonóg dzielnie maszerował za nimi pod górę przez niemal całą drogę. A gdy już się bardzo zmęczył, Cyryl lub Eryk brali go na ręce lub kładli na swoich plecakach. Łapy kota były mocno poranione od lodowej pokrywy góry. Naprawdę nie wiedzieliśmy, co robić. Było nam bardzo żal kota, który niemal padał z wyczerpania, zwłaszcza na wyższych wysokościach, powiedział Cyryl. Do szczytu pozostało już tylko kilka stromych podejść, wymagających większego wysiłku i koncentracji. Na szczęście bracia spotkali schodzących w dół turystów, którzy kierowali się do nieodległej wioski. Z radością kota przekazali grupie innych wspinaczy. I właśnie w tej wiosce odnaleziono właścicieli kota. Kotek zaginął 4 dni wcześniej. Jak się później okazało, czworonożny alpinista wspiął się na szczyt góry już 3 razy w ciągu niespełna tygodnia. Za każdym razem schodził z grupami turystów po to, by przyłączyć się do kolejnych, którzy dopiero zaczynali wspinaczkę. Po zdobyciu szczytu i powrocie do bazy, bracia dowiedzieli się o niesamowitej wytrwałości puchatego poszukiwacza przygód, jak również o tym, że wreszcie bezpiecznie wrócił do domu. Zwierzęta robią dziwne rzeczy i są znacznie wytrzymalsze od ludzi. Nigdy się nie poddają, nawet jeśli naprawdę coś im doskwiera, podsumował jeden z braci. To wszystko na dziś. Łapki w górę. A wy jak myślicie, po co kot uparcie wspinał się na szczyt? Piszcie swoje opinie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.